Staje kolejny mroźny, zimowy, ale gorący politycznie dzień w Polsce. To wtorek, 16 stycznia. Na wiadomości Radia ZO 8 zapraszają Ania Kowalczyk i Michał Adamiuk. Strategia PiSu na najbliższe dni o możliwych scenariuszach. Za chwilę nasz reporter. Trybunał Konstytucyjny na ratunek prokuratorowi Barskiemu. Jest wniosek prezydenta. U Bogdana Rymanowskiego za chwilę pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. 8. Pilna narada przy Nowogrodzkiej dzień przed posiedzeniem Sejmu. Na spotkaniu, które wieczorem zwołał Jarosław Kaczyński, kierownictwo PiSu omawiało strategię na najbliższe dni. A nasz reporter Michał Makowski teraz w wiadomościach. Co wiemy o tym spotkaniu? Posłowie PiS wychodzący z narady nabrali wody w usta. Jednak według ustaleń Onetu omawiano m.in. kwestię dalszego wsparcia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i zaostrzenia protestów w sprawie uwolnienia skazańców. Po wszczęciu procedury ułaskawieniowej wobec obu panów Adam Bodnar odbija piłeczkę z powrotem do prezydenta. W ciągu kilku dni na biurko Andrzeja Dudy trafi kilkadziesiąt tomów akt sprawy Kamińskiego i Wąsika razem z opinią prokuratora generalnego. Decyzja dotycząca zwolnienia ich z odbywania kary jeszcze nie zapadła. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że nie będą zakłócać sejmowych obrad. Koalicja Obywatelska dogoniła PiS. W nowym sondażu CBOS-u obie partie mają po 29% poparcia. Dalej jest Trzecia Droga i Konfederacja po 10%. Na ostatnim miejscu Lewica z 7% poparciem. W bitwie o prokuratora krajowego prezydent wzywa na pomoc kontrolowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny. Chce, żeby rozstrzygnął rzekomy spór o uprawnienia między prezydentem, premierem a prokuratorem generalnym. Zdaniem Andrzeja Dudy, Dariusz Barski wciąż kieruje prokuraturą krajową. Z kolei rząd uważa, że przywrócenie go ze stanu spoczynku do służby odbyło się z naruszeniem przepisów i nie mógł być prokuratorem krajowym. To oznacza, że nie ma żadnego sporu kompetencyjnego, mówi Radiu Z wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Pan prezydent, będąc prawnikiem, dokładnie wie, że jest to ślepy strzał, że jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie uderzenie w nową ekipę rządzącą, bo pan prezydent po prostu przywiązał się chyba do nominata pana Zbigniewa Ziobry i próbuje go wszelkimi sposobami bronić. Według PiSu przy odwołaniu prokuratora krajowego potrzebna jest pisemna zgoda prezydenta. W Radiu Z czas na najważniejszą rozmowę poranka. Zaprasza Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj pani profesor Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Witam serdecznie. Witam, panie redaktorze, witam słuchacze. Na początek krótka piłka, to jest pytanie i do pani, i do naszych słuchaczy. Czy polscy sędziowie są upolitycznieni? Tak czy nie? Na pewno niektórzy. Czyli tak. Nie da się tu odpowiedzieć ani stanowczo tak, ani stanowczo nie. Niektórzy tak. Ale czekamy oczywiście na stanowcze odpowiedzi naszych słuchaczy. Zapraszam państwa na stronę radioz.pl. To pierwsze pytanie. Czy siedzący, już poza krótką piłką, czy siedzący w więzieniu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają mandaty poselskie, czy zostały one skutecznie wygaszone przez pana marszałka Hołownię? W moim przekonaniu mają mandaty poselskie, gdyż Izba Kontroli uchyliła decyzję pana marszałka. Marszałek Hołownia uważa, że dwa orzeczenia Izby Pracy kończą temat i sprawa jest jednoznaczna. Panowie stracili mandaty z mocy prawa. Drugie orzeczenie Izby Pracy dotyczy tylko pana posła Kamińskiego, to po pierwsze, a po drugie zostało wydane w warunkach nieważności, gdyż już było, ta kwestia była objęta powagą rzeczy osądzonej. Ale władza, rządzący twierdzą, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem. Mamy artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tak zwana zasada legalizmu. Każdy organ publiczny powinien działać w granicach prawa, w granicach swoich kompetencji. Nie jest kompetencją ani pana marszałka, ani pana premiera stwierdzanie, czy jakaś izba, czy jakiś sąd jest sądem, czy nie jest sądem. Ale mamy też wyrok TSUE, na który powołują się przedstawiciele koalicji rządzącej. Mówią, że jasno TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem. Tak, orzeczenia TSUE oczywiście są problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości, które należy rozwiązać i jest to zadanie polityków.
Natomiast na pewno nie w tej, w tej sprawie wyrok TSUE nie działał, gdyż Izba Kontroli nie rozstrzygała wówczas, nie sprawowała wymiaru sprawiedliwości, nie rozstrzygała sporu pomiędzy obywatelami. Już tak obiektywnie rzecz biorąc i jakby odsuwając się od tego zagadnienia, czy TSUE ma kompetencje, czy nie ma kompetencji rozstrzygać o polskim systemie wyboru, powoływania sędziów, mamy w Unii Europejskiej kraj, w którym sędziowie są powoływani przez ministra sprawiedliwości, gdzie minister sprawiedliwości daje wytyczne, jak oceniać sędziów, i w ekstremalnych sytuacjach, przy brakach kadrowych, urzędnicy mogą tymczasowo pełnić funkcję sędziów. I sędzia tego kraju pyta TSUE, czy on jest sędzią europejskim, i dostaje odpowiedź, że jest. Jaki to polski kraj? Sędzia nie jest, nie powiem, celowo, nie ujawnię. Dlaczego? Pani profesor, myślę, że tego oczekują od nasi słuchacze. Nie chcę być no dobrze, powiem w takim razie, natomiast oczywiście nie mam pretensji ani do tego kraju, ani do tego sędziego. To jest oczywiście w systemie niemieckim. No dobrze, ale pytanie jest, czy to jest zgodne z konstytucją. Takie rozwiązanie, jakie przyjęła władza, która rządziła przez 8 ostatnich lat. Ale czym innym jest zgodność z konstytucją, a czym innym jest wyrok TSUE? Jeżeli jest coś niezgodne z konstytucją, jakieś rozwiązanie prawne, po pierwsze powinien to stwierdzić Trybunał Konstytucyjny, po drugie ten problem powinien zostać rozwiązany legislacyjnie, i o to apelowałam ponad rok temu i do pana prezydenta, i do pana premiera, i do marszałka Sejmu. Pani profesor, mamy jeden Sąd Najwyższy. Jednocześnie mamy dwie izby, które wzajemnie się nie uznają, które wydają dwa sprzeczne ze sobą orzeczenia. Czy to jeszcze tylko chaos, czy już prawdziwa anarchia? No jeszcze powiedziałabym, że to jeszcze jest chaos, aczkolwiek stanowisko naszych starszych służbom w Sądzie Najwyższym kolegów ewoluuje, gdyż początkowo twierdzili, że jesteśmy sędziami, ale nie powinniśmy orzekać. Odbywaliśmy wspólne zgromadzenia, wspólne kolegia. W tej chwili słyszę, że nie będą brali udziału w zgromadzeniach, nie będą brali udziału w kolegium. No bo oni kwestionują sposób powołania was do Sądu Najwyższego. Bo jest nas większość. Wcześniej też kwestionowali, ale nie było problemu z tym, żeby brali udział w zarządzaniu sądem. Przeciętny Polak, słuchając tego wszystkiego, pani profesor, proszę mi wybaczyć, może sobie zadać pytanie, czy leci z nami pilot? Sama się gubię. To kto trzyma ten ster w tym samolocie? I czy my, przepraszam, nie dążymy, czy nie zmierzamy do jednej wielkiej katastrofy? Zmierzamy. Moim zdaniem zmierzamy do katastrofy. Polskie społeczeństwo zachowuje się jak dwa wrogie plemiona i proszę zwrócić uwagę, że trwa to już około 20 lat. Ale prawie. Jak z tego wyjść? Czy jest szansa na okrągły stół? Jeśli tak, to kogo? Sędziów z politykami? Samych polityków? Na pewno prawnicy, w tym różne grupy zawodów prawniczych, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy mogą wystąpić w charakterze doradców, natomiast nie decydentów. To należy do polityków, żeby ten problem rozwiązać. Czyli pani zdaniem to jest problem do rozwiązania w parlamencie drogą ustawy? Wyłącznie. Czy sędziowie powinni spotykać się z politykami, pani zdaniem? To zależy. No właśnie, czy to prawda, że jeszcze przed aresztowaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, pana Kamińskiego i pana Wąsika, pani odbyła tajne spotkanie z panem prezydentem Dudą? Andrzej Duda miał przyjechać do pani do domu, aby szukać kół ratunkowych dla byłych szefów CBA. Tak, to bardzo oryginalny pomysł, że pan prezydent, dowiedziawszy się o decyzji o postanowieniu Sądu Rejonowego, wskakuje w limuzynę i jedzie do mnie, do wybitnego znawcy prawa karnego, w szczególności prawa łaski. To jest oczywiście sarkazm, gdyby ktoś miał wątpliwości, żeby pytać mnie o radę. Było takie spotkanie, czy nie? Było spotkanie. Znam pana prezydenta od ponad 17 lat i byłabym hipokrytką, gdybym się teraz zapierała tej znajomości. Odwiedzaliśmy się i odwiedzamy od czasu do czasu również prywatnie. Ja byłam u pana prezydenta i u pani prezydentowej w Krakowie. Para prezydencka od czasu do czasu bywa u mnie. Jesteście przyjaciółmi? Tak, mogę to tak określić. No dobrze, sędzia, prezes Izby Pracy, pan sędzia Piotr Prusinowski mówi, że w ten sposób, spotykając się z panem prezydentem, złamała pani demokratyczne standardy, bo jeśli już ma dochodzić do spotkań z politykami, to one powinny się odbywać w gabinetach.
prezesów sądów, gdzie wszystko jest klarowne, a nie w domach sędziów. Nie uważam za słuszne, żeby rozmawiać na temat osiągnięć w balecie mojej wnuczki, czy zainteresowaniach awiacją mojego wnuka akurat w gabinecie pana prezydenta. Tak jak powiedziałam, znamy się 17 lat, nie zapieram się tej znajomości, natomiast chcę podkreślić, że nasza przyjaźń ma jedną granicę ustaloną wspólnie. Nigdy pan prezydent nie poprosił mnie o nic, co byłoby niestosowne, czy właśnie zaburzałoby trójpodział władzy, ani ja nie rozmawiam prywatnie na takie tematy z panem prezydentem. Naprawdę, pani profesor, chce pani nas przekonać, że pan prezydent przed tą decyzją dotyczącą pana Kamińskiego i pana Wąsika nie zapytał pani, nie wiem, jesteście pewno na ty, Małgośka, powiedz mi, co ty o tym sądzisz, co ja mam zrobić? Nie, nie zapytał, bo wie, że się na tym po prostu nie znam. Pan prezydent ma swoich doradców. Pan prezydent odwiedził mnie tego dnia, gdyż byłam po dość skomplikowanej operacji i po prostu przyjechał w drodze na jakieś tam wydarzenie publiczne, no żeby zapytać o zdrowie. I robił tak nieraz. I spotykamy się, spotykaliśmy się i będziemy się spotykać. Ale czy tu nie ma jakiegoś konfliktu interesów? Można powiedzieć, ale że pan prezydent interesów? Jest stroną polityczną i wy jako ale Sąd Najwyższy jesteście stroną polityczną w potężnym konflikcie. Ja, Małgorzata Manowska, nie rozstrzygam na przykład o ważności wyborów, nie rozstrzygam w żadnej sprawie pana prezydenta i nie mam żadnych mocy sprawczych w sprawach pana prezydenta, ale to żadnych. Wszystko w Izbie Kontroli odbyło się lege artis i uważam, że te zarzuty dotyczące wizyty pana prezydenta u mnie są próbą przykrycia ekscesu pana marszałka i pana prezesa. Na czym polegał ten eksces? Na tym, że tam była wyraźna prośba i to przyznał pan marszałek, żeby pan prezes Izby Pracy wyznaczył odpowiedni skład, cokolwiek miałoby to znaczyć. Nie miał do tego prawa? Nie miał do tego prawa. A czy pan sobie wyobraża, panie redaktorze, że zwykły obywatel, który żąda rozwodu, idzie do prezesa sądu i mówi, nie chcę wydziału rodzinnego, bo tam są ten wydział jest sfeminizowany, poproszę o wydział karny, żeby orzekł rozwód. Proszę wyznaczyć mi taki skład, który będzie przychylny na przykład dla osób, które, nie wiem, biją żonę albo dla żon, które zdradzają mężów. Może marszałkowi chodziło o wybór takiego składu, który nie byłby kontestowany ze względu na legalność powołania sędziów. Nie wiem, o co chodziło panu marszałkowi. Jeszcze raz powołam się na artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jest rzeczą pana marszałka oceniać, który skład jest prawidłowy, a który nie. Powiedziała pani, że dopuścił się ekscesu. Co to znaczy? Złamał prawo? Znaczy ekscesu w sensie, złamał na pewno reguły trójpodziału władzy, dlatego że pan marszałek jest organem ocenianym przez Izbę Kontroli i nie powinien organ prosić o wyznaczenie właściwego składu. Na pewno złamał przepisy regulaminu i zasady etyki pan prezes Izby Pracy. To teraz pora na krótką piłkę, odsłona numer 2. Trzy krótkie pytania do pani profesor. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Mam zaufanie do pana ministra Bodnara, tak czy nie? Nie. Nigdy, już nie. Nigdy nie podjęłabym się drugi raz tej pracy, tak czy nie? Nie. W ostatnich wyborach głosowałam na PiS, tak czy nie? Wielka cisza zapadła. Nie chce pani odpowiedzieć na to pytanie? Tak czy nie? Nie. Nie. To teraz mamy odpowiedź naszych słuchaczy na pierwszą krótką piłkę zadaną naszemu gościowi. Czy polscy sędziowie są upolitycznieni? Tak odpowiedziało 94% naszych słuchaczy. Na ten moment nie, tylko 6%. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa o to, czy poda się do dymisji. To jest gość Radia Z. Ale zanim to pytanie, komentarz do tej sądy. Większość uważa, że jesteście upolitycznieni i prawdopodobnie dotyczy obu tych plemion, o których pani mówiła. Sytuacja wygląda w ten sposób. W moim przekonaniu ponad 90 czy prawie 100% sędziów bardzo ciężko pracuje i nie widać, żeby brylowali w mediach i wypowiadali się politycznie. Jest garstka sędziów, oczywiście z obu plemion, które właśnie brylują w mediach, wypowiadają się politycznie i to jest bardzo zły objaw, bo to jest właśnie ta garstka sędziów, których ludzie widzą i na ich podstawie oceniają cały ten stan sędziowski. Ale zawsze
od zarania dziejów było tak, że wszyscy sędziowie mieli swoje poglądy polityczne. Ale na czym polega ujawniali. Problem? Nie chodzi o ujawnianie poglądów politycznych. A przepraszam, czy ujawnieniem poglądu politycznego jest stwierdzenie, że politycy złamali prawo, tworząc ustawę o sądownictwie? Panie że redaktorze. Działają w niezgodzie z konstytucją? Ale w sensie, kto tak powiedział? No na przykład wiele było oskarżeń pod adresem rządów Prawa i Sprawiedliwości, że przez 8 lat doprowadzili do rządów bezprawia, że uchwalali powoli ustawy, które nie miały nic wspólnego z praworządnością. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że ja jestem ze starej szkoły sędziowskiej. Są w tej chwili dwie szkoły co do ujawniania przez sędziów swoich różnych poglądów politycznych i wypowiadania się na tematy polityczne. Jedni mówią, że sędzia powinien milczeć i wypowiadać się w orzeczeniach, i ja jestem z tej szkoły, przynajmniej staram się być z tej szkoły. Natomiast druga szkoła to sędzia wychodzi i mówi, żeby cały naród wiedział, co on myśli, za kim on jest, jaką partię popiera. No bo sędzia też ma prawo do wolności wypowiedzi. Oczywiście nie ma takiego prawa. To prawo jest ograniczone. Nie powinien wypowiadać się w taki sposób, żeby obywatel miał jakieś zastrzeżenia co do jego właśnie bezstronności. Ja mam taki pomysł racjonalizatorski. Jak już tak mamy wszystko ujawniać, jakie mamy poglądy i tak dalej, to może stwórzmy takie składy trzyosobowe. Jeden sędzia będzie wybierany drogą losowania, drugiego sędziego będzie wybierał powód bądź oskarżony, a trzeciego będzie wybierał pozwany albo prokurator. Ale to jest sarkazm, ironia, czy na autentyczny wniosek racjonalizatorski? Sarkazm, no właśnie. Po prostu, bo to pokazuje, do czego, do jakich absurdów może prowadzić ujawnianie przez sędziów swoich poglądów. Pani profesor, czy pani poda się do dymisji? Być może kiedyś tak. Ale teraz nie? Nie. Domaga się tego Rada Ławnicza Sądu Najwyższego. Wszystko dlatego, że wszystko przez to, że pani chciała, czy chce odwołać 13 ławników spośród, o ile pamiętam, 30. Ja otrzymałam wnioski od prezesów izb, w których ławnicy mają obowiązek orzekać. To jest prezes Izby Kontroli, prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej, że jest grupa ławników, która nie wykonuje swoich obowiązków, do których zostaje zobligowani, również składając ślubowanie. Oni po prostu nie chcą orzekać z nowymi sędziami, z neosędziami. Tak. Tak zwanymi neosędziami. Tak, z paleo orzekają. Nie mają do tego prawa, żeby to odmówić? Nie mają takiego prawa. Jeszcze raz powołam się na artykuł 7 Konstytucji, że nie mają prawa decydować o tym, kto jest sędzią, a kto nie jest sędzią. Nie mają prawa oceniać prerogatyw prezydenckich. Złożyli ślubowanie, powinni orzekać. Nie chcą orzekać, niech odejdą z Sądu Najwyższego, niech nie paraliżują pracy Sądu Najwyższego. Ławnicy powołują się na ekspertyzę pana profesora Wojciecha Sadurskiego, że mają prawo odmowy orzekania z tak zwanymi neosędziami. Mogę jeszcze 3 takie opinie przeciwne wyprodukować, poprosić kogoś. Czyli pani tutaj jest nieubłagana, nie zmieni pani stanowiska? Nie, jeżeli nie będziemy się naprawdę rzeczywiście trzymać konstytucji, to nasz kraj stanie, będzie w bardzo ciężkim położeniu, chociaż trudno sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi może o być relacje gorzej? Społeczne, żeby mogło być jeszcze gorzej. Właśnie. Ani ławnik, ani żaden prawnik, który nawet najlepszy profesor, z całym szacunkiem dla pana profesora Sadurskiego, może takie opinie wytwarzać, przedstawiać, prezentować. Natomiast ławnicy nie są od tego, żeby oceniać, kto jest sędzią, a kto nie jest. A jaka jest rola ławników, jeśli chodzi o orzekanie w Sądzie Najwyższym? Czy można orzekać bez nich? W niektórych sprawach nie można. Na szczęście mamy jeszcze grupkę ławników, którzy wykonują swoje obowiązki, więc te sprawy idą. No a jeżeli wyczerpiemy limit ławników, no to po prostu Sąd Najwyższy w pewnych kategoriach spraw stanie. Jaki to będzie miało wpływ na sprawy przeciętnego Kowalskiego? Może na przeciętnego Kowalskiego to mniej, ale bo oni, ławnicy biorą udział w sprawach dyscyplinarnych, biorą udział w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych, czyli tych, na których rozstrzygnięcie obywatele czekają. To jest wielka grupa, ale sprawy są bardzo istotne. Pani profesor, wszyscy wiedzą, pani decyzje, pani opinie są otwarcie kontestowane przez pani kolegów z Sądu Najwyższego. Zarządzenia nie są przestrzegane. Czy nie jest trochę pani
taką malowaną pierwszą prezes Sądu Najwyższego i czy dlatego nie uważa pani, że no, czy warto w ogóle być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, skoro tak naprawdę pani nikt nie słucha? W tych warunkach powiedzenie, że jestem malowanym prezesem Sądu Najwyższego, to jest pewien komplement, dlatego że to oznacza, że nie stosuje przemocy. A mogła pani by zastosować przemoc? Jest taka możliwość? Mogłabym zastosować przemoc. Wystarczyłoby wcisnąć jeden guzik i wyłączyć sędziom, których nie lubię, oczywiście jest to sarkazm, dostęp do Sądu Najwyższego. Pamiętamy obrazki z telewizji publicznej, które mi kojarzą się jednoznacznie z obrazkami ze stanu wojennego. Ja po prostu nie używam przemocy, dbam i o starych sędziów, i o nowych sędziów z punktu widzenia oczywiście pierwszego prezesa, czy z płaszczyzny pierwszego prezesa Sądu Najwyższego tak samo. Dbam o nich organizacyjnie jak mogę. No niestety Sąd Najwyższy jest zorganizowany jak federacja. Tak to ustawa przedstawia. Ja nie mam wiceprezesów. W Sądzie Najwyższym są prezesi izb, którzy są niezależni i tak naprawdę niewiele zależy od pierwszego prezesa, to jak będzie w izbie zorganizowana praca. Czy nie jest pani praca. Takim typowym szefem, to jest primus inter pares. Nie, w NSA jest takie rozwiązanie, gdzie pan prezes, pan profesor Jacek Chlebny jest prezesem, on ma wiceprezesów i tam ustawa jest no inaczej skonstruowana. No i tam wszystko chodzi jak w zegarku, tak? No może nie wszystko, ale na pewno dużo lepiej niż w Sądzie Najwyższym, ale wydaje mi się, że to jest też podejście ludzi, podejście sędziów do siebie wzajemnie. No ale sądzi pani, że to jest kwestia charakterów, czy to jest kwestia zasad? Dlatego, że ci tak zwani starzy sędziowie uważają, że nie mogą odpuścić pewnych zasad. Że doszło do złamania konstytucji, doszło do złamania prawa. W związku z tym, no nie mogą się zgodzić na to, żeby w Sądzie Najwyższym byli tak zwani neosędziowie. Nawet sędzia Prusinowski uważa, że pani status jest taki sam jak sędziów zasiadających w Izbie Kontroli. Tak, pani również jest neosędzią. No, tylko neosędzia z 30-letnim stażem. Oczywiście mój status jest wątpliwy, tylko patrzeć, aż pan minister sprawiedliwości stwierdzi, że ja nie jestem pierwszym prezesem, bo byłam nielegalnie powołana. I z powrotem wrócę po raz kolejny. Artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Mogą nas nie chcieć starsi koledzy w służbie w Sądzie Najwyższym, podkreślam w Sądzie Najwyższym, bo wielu z nas nowych sędziów ma dłuższy staż sędziowski ogólnie. Mogą nas nie chcieć z różnych powodów, dla tych, które przedstawiają i dla tych, które są być może ukryte, ale nie jest ich rolą, nie należy do ich kompetencji ocenianie prerogatyw pana prezydenta, powołania sędziowskiego, ani decydowania, czy my w tym sądzie będziemy, czy nie. Jeśli rządząca większość zastosuje podobne działania jak w przypadku mediów publicznych, czy pani będzie okupować swój gabinet? Na pewno będę patrzeć na to, czy ludzie, za których odpowiadam, są zagrożeni, czy nie. Ale fizycznie, czy w jakiś inny sposób? Fizycznie, mówię o pracownikach Sądu Najwyższego. No ale jeżeli będzie sytuacja taka, że będą takie działania, które w jakimś sensie będą zmuszały państwa, czyli tak zwanych neosędziów, do tego, żebyście opuścili Sąd Najwyższy, to co zrobicie? Nie wiem. Bo jeszcze uważam, że byłoby to z mojej strony niepoważne, mówienie o tym, co by było, gdyby w takiej ekstremalnej sytuacji, gdyby ktoś bezprawnie próbował szturmować Sąd Najwyższy. A pani zdaniem, kto dzisiaj jest prokuratorem krajowym? Pan Barski czy pełniący oczywiście, obowiązki pan Bilewicz? Oczywiście pan prokurator Dariusz Barski z uwagi na artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Pan minister sprawiedliwości nie jest od stwierdzania, czy ktoś został powołany skutecznie czy nieskutecznie. Ja bardzo krótko chciałabym przedstawić taką sytuację, która miała miejsce bodajże w 2004 roku, kiedy orzekałam w sądzie apelacyjnym w Warszawie i były bardzo duże wątpliwości co do powołania jednego z prezesów regulacyjnych tego urzędu. Już nie pamiętam, czy URTIP, czy URE. I w sądzie apelacyjnym zapytaliśmy Sąd Najwyższy, czy to jest prezes tego urzędu, bo czy on może reprezentować ten urząd przed sądem. I Sąd Najwyższy wtedy odpowiedział, to nie jest twoją rolą ocenianie. Powołał pan premier na to stanowisko i ta osoba reprezentuje ten urząd. A teraz wszyscy będziemy oceniać, czy ktoś jest skutecznie powołany, czy nieskutecznie. No dobrze, ale pan minister Bodnar przedstawił 3 opinie profesorów prawa. Również jest opinia profesora Zimmermana, który był promotorem pracy doktorskiej pana prezydenta Dudy. No i one, te opinie, jasno stwierdzają, że
pan prezes Barski nie został skutecznie przywrócony do pracy. Nie powinniśmy się bić na opinię. Ja jeszcze raz wrócę. A to na co mamy się bić? Na kompetencje. Nie chodzi o to, żeby bić się na pięści. Na kompetencje wynikające z konstytucji i z ustaw. To nie jest rolą pana ministra szukanie podstaw prawnych, żeby stwierdzić, czy pan prokurator Dariusz Barski jest, czy nie jest prokuratorem krajowym. Powinien porozmawiać na ten temat z prezydentem i być może sytuacja by się rozwiązała. Muszą być procedury przestrzegane. A to nie jest trochę tak, że poprzednia ekipa Prawo i Sprawiedliwość świadomie wprowadziła taki przepis, żeby zabetonować prokuraturę na wypadek utraty władzy? Być może. Ja nie pracowałam przy tej ustawie. Podobno pan minister Ziobro, nie podobno, bo to prawda jest, jest przyjacielem pana Dariusza Barskiego. I tego nie wiem. Czyli mamy trochę sytuację jak między panią a panem prezydentem. No nie sądzę. A poza tym nie wiem, jakie są relacje pomiędzy panem ministrem Ziobro a panem prokuratorem Dariuszem Barskim. Znam obu panów jeszcze z 2007 roku, kiedy przez parę miesięcy byłam wiceministrem sprawiedliwości. Natomiast relacji prywatnych nie utrzymywałam. To teraz pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Pan Marcin, dlaczego jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie reagowała pani podczas COVID-u, gdy jawnie były łamane prawa obywatelskie i pozbawiano ludzi możliwości pracy i leczenia. Czy prawo nie powinno obowiązywać wszystkich jednakowo? Powinno obowiązywać wszystkich jednakowo. Jeżeli obywatel zwróci się do sądu właśnie z takim zagadnieniem, że jego prawa były naruszane, to oczywiście sąd taką sprawę rozstrzygnie. Nie pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Co by pani powiedziała, pyta pani Ewa, gdyby w latach do 2015 prezydent Komorowski jeździł wieczorami na spotkania do domu pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf. Jak by skomentowała pani takie spotkania? Nijak. A poza tym nie wiem, czy nie jeździł i nie wiem, kto przyjeżdżał do pana prezydenta Komorowskiego, do jego posiadłości gdzieś tam na wsi. Jeszcze nie zaglądam nikomu, co robi w czasie prywatnym, do mieszkania i oczekuję tego samego. Jeszcze jedno pytanie z tym związane. Pani Sandra, jest pani sędzią z ponad 30-letnim stażem, dla wielu cenionym ekspertem. Czy pani zdaniem prywatne spotkania pierwszej prezes Sądu Najwyższego z politykiem, na przykład prezydentem, mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na niezależność sądów i niezawisłość sędziów? Na pewno nie. Na pewno nie. Poza tym pan prezydent jest... Pani mówi o sobie. Tak, ale nie. To jest kwestia charakteru. Ale nie charakteru, ale każdy sędzia powinien być niezawisły i niezależny. Ale każdy sędzia, i sam pan redaktor to powiedział, funkcjonuje w jakimś otoczeniu. Jeżeli ktoś uważa, że jak ktoś zostaje sędzią, to odcina się od wcześniejszych znajomości, na przykład, które miał na studiach, które miał jeszcze w liceum, i to załatwia sprawę, że ten sędzia już będzie niezawisły i niezależny, to jest po prostu trochę niepoważny. Niezawisłość to jest coś, co mamy wewnątrz, co mamy w sercach i tego sędziowie powinni się trzymać. A poza tym pan prezydent jest szczególnego rodzaju politykiem, bo to jest ten polityk, w cudzysłowie, który powołuje sędziów, jakby na którego głowie jest cały stan sędziowski. No dobrze, to czy może pani jeszcze raz kategorycznie zaprzeczyć, że w czasie tej ostatniej rozmowy czy wizyty pana prezydenta u pani nie rozmawialiście na temat sprawy ułaskawienia panów Wąsika i Kamińskiego? Nie rozmawialiśmy z całym szacunkiem i z całą stanowczością. Jedyny temat, który poruszyliśmy, to jest ewentualnie przyszłość Krajowej Rady Sądownictwa w sensie takich ogólnych rozwiązań, ale o to apelowałam już półtora roku temu i do pana prezydenta, i do pana marszałka, i do pana... Czyli pan prezydent nie konsultował z panią trybu ułaskawieniowego, jaki zastosował? W żadnym razie, bo gdyby skonsultował, to mogłoby to się skończyć tragicznie, bo ja nie jestem specjalistką. Pani jest specjalistką prawa? Procedury cywilnej. Cywilnego, dokładnie. Pani Baśka, dlaczego pani kieruje się, to jest cytat, wartościami partii Prawa i Sprawiedliwość, a nie prawem przez duże P? Jeszcze raz proszę o powtórzenie tego Dlaczego pytania. Dlaczego pani prezes kieruje się wartościami partii Prawo i Sprawiedliwość, a nie prawem przez duże P? To znaczy rozumiem, że ta pani już oceniła, że ja się takimi wartościami kieruję i pyta dlaczego. Tak. Otóż odpowiadam, że kieruję się tymi wartościami, które wpoili mi moi rodzice, moja babcia, moja rodzina, nauczyciele, i nie wiem, o jakie wartości ta pani ma na myśli.
pan Ron. Dlaczego nikt nie poniósł konsekwencji za niesłuszne skazanie Tomasza Komendy? Dlaczego odpowiedzialnością obarczono jedynie obywateli, którzy wypłacili zadośćuczynienie ze Skarbu Państwa? Tego nie wiem. Co sądzi pani, kolejne pytanie, o karze śmierci, czy powinna powrócić w przypadku najgorszych zbrodni? Osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem kary śmierci. Jak studiowałam, to były lata 90. Tam się wtedy właśnie ważyła ta kwestia, czy kara śmierci będzie, czy nie będzie jej w kodeksie karnym. Gdyby była, nie byłabym sędzią, na pewno nie byłabym sędzią karnym. Pan Piotr, czy nie ma pani poczucia, że zamiast poprawić sądownictwo polskie, to jest cytat, jeszcze bardziej pani je niszczy? Chaos dotknie w końcu zwykłych obywateli, czego nie uporządkujemy latami. Sądy nie uznają swoich orzeczeń, sędziowie innych sędziów, organa nie zajmują się swoimi kompetencjami. No nie mam takiego poczucia absolutnie, natomiast naprawdę jestem zbudowana tym, że w opinii słuchacza mam aż takie kompetencje, żeby naprawić to, co liczne grupy polityków zepsuły. Kolejne pytanie. Sędziowie przez ostatnie lata stracili szacunek społeczny i mało kto wierzy w ich niezawisłość. Czy uważa pani, że należy odebrać im przywileje i traktować ich jako zwykłych urzędników państwowych na stawkach, na przykład takich jak w Urzędzie Skarbowym? Absolutnie nie i to nie są przywileje, o którym te kwestie, które są w tej chwili ustrojowo uregulowane, to są właśnie pewne gwarancje niezawisłości sędziowskiej. Nie mamy takiego systemu jak w Niemczech, że od czasu do czasu urzędnik może być sędzią. Jaki mamy procent sędziów, kolejne pytanie, w polskich sądach, którzy orzekali jeszcze w czasach PRL-u? Nie wiem, nie znam tej statystyki. Ja jestem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Nie przegląda pani życiorysów? Absolutnie. Kolejne pytanie, pani Sandra, czy uważa pani, że panu ministrowi Ziobro udało się odpolitycznić sądy? Czy jego działania w ostatnich latach były skuteczne? Sądy nigdy nie były upolitycznione, przynajmniej do tego momentu, więc nie było czego odpolityczniać. To raz, a dwa, no działania całej grupy polityków były nieskuteczne w wymiarze sprawiedliwości w tym znaczeniu, że nie doszło do takiej reformy, jaka powinna być przeprowadzona. Zaczęliśmy od pytań dotyczących Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i kończymy pytaniem naszego słuchacza, pan Tau. Czy można wyeliminować z obrotu prawnego orzeczenia Izby Pracy dotyczące immunitetów Kamińskiego i Wąsika? Są takie środki prawne. No, jest chociażby skarga o wznowienie postępowania. Więc jest taka możliwość, ale z tej możliwości muszą skorzystać sami zainteresowani. A jak to oceni sąd, tego nie wiem. No i pytanie, jaki sąd, czy drugi sąd tego nie podważy? Niestety. Pan minister Bodnar powinien niezwłocznie, już siedzą panowie 6 dni, zwolnić obu panów po uruchomieniu przez prezydenta tej procedury z więzienia? Powinny być przede wszystkim zachowane i przestrzegane procedury dotyczące ułaskawienia i oczywiście... Pani zdaniem akt łaski zwłoka prezydenta z 2000, z tych sprzed kilku lat jest w mocy? Obowiązuje? Zdania na ten temat były podzielone. To jest właśnie ten problem. A jakie jest pani zdanie? Moje zdanie. Tak jak powiedziałam, ja nie jestem specjalistą z dziedziny prawa karnego. No to trochę unik pani zrobiła. Nie, tak, zrobiłam unik, bo uważam, że niezależnie od tego, kto ma rację tak obiektywnie, to ta kwestia powinna zostać rozstrzygnięta, uregulowana już dawno. Bo ja na przykład nie wiem, czy poprzedni prezydenci nie ułaskawiali w trakcie postępowania sądowego. To chyba taki pierwszy skutkiem przypadek, pani. Nie wiem. Ja po prostu tego nie badałam. Natomiast na pewno nie jest dobrze dla żadnego obywatela, jeżeli Sąd Najwyższy, jeżeli są dwa organy, które mają różne zdanie, jest pan prezydenta, który korzysta z prawa łaski, jest Sąd Najwyższy, jest Trybunał Konstytucyjny i każdy mówi swoje, każdy robi swoje, obywatele na tym cierpią. Pan poseł Kamiński i pan poseł Wąsik są również obywatelami tego kraju. Przechodząc na grunt prawa cywilnego, powiem, że kiedyś była taka sytuacja, jak się zmieniał ustrój, mogą obywatele zasiedzieć nieruchomość należącą uprzednio do Skarbu Państwa, czy nie? Jeden skład Sądu Najwyższego powiedział, że tak, drugi powiedział, że nie. Jaki był efekt? Część obywateli nabyła własność tych nieruchomości, część nie. I tak nie może być w żadnym obszarze prawa, ale o tym, żeby tak nie było, trzeba rozmawiać. Ale kto ma z kim rozmawiać? Dzisiaj mamy posiedzenie Sejmu. Pierwsze posiedzenie Sejmu bez udziału panów Kamińskiego i Wąsika, no, z powodów oczywistych, są w więzieniu.
wyobraża pani sobie, że dochodzi w Sejmie do bijatyki? Wyobrażam sobie. Wyobrażam, ja już sobie to wyobrażam. Natomiast kto z kim ma rozmawiać? Najpierw ludzie powinni ze sobą zacząć normalnie rozmawiać, odłożyć troszkę telefony, wyłączyć trochę radio, przepraszam panie redaktorze, i telewizor, i zobaczyć, jacy będziemy po kilkunastu godzinach bez dostępu do mediów. Może bardziej rozmawiać z rodziną. Dla mnie jest to po prostu niedopuszczalne, żeby przy jednym stole, akurat u mnie nie ma takiej sytuacji, ale znam z opowieści, żeby właśnie te dwa wrogie plemiona również były w łonie rodzin, więc najpierw zacznijmy ze sobą rozmawiać jako obywatele. A co by pani jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jaki gest pani by wykonała, pokazując, że chce pani porozumienia, że chce pani pojednania? Na przykład, co pani mogłaby zrobić? Zapraszam. Bo przecież problem polega na tym, że jedna strona uważa, że jest w prawie, i druga strona uważa, że jest w prawie. I żadna ze stron nie chce ustąpić. Zapraszam do rozmowy już od dawna. Już mówię, za poprzedniej władzy, tak jak powiedziałam, apelowałam do tego, żeby rozwiązać problem Krajowej Rady Sądownictwa. Nie dlatego, żebym podzielała na przykład ten pogląd, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie, tylko dlatego, żeby wreszcie Polska zeszła z linii strzału Trybunałów Międzynarodowych. Chociaż mówię, ale pani zapraszała do siebie, do gabinetu, do Sądu Najwyższego? To były pisma kierowane, pisma otwarte, publiczne, kierowane do marszałka Sejmu, do pani marszałek Sejmu, kierowane do premiera, kierowane do pana prezydenta. To jeszcze było za poprzedniej władzy. Oczywiście. I oni zignorowali panią? Nie, pan prezydent nie zignorował, ale został zrealizowany tylko jeden z tych moich postulatów, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej, wprowadzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Czy pani ponowi te zaproszenia do obecnie rządzących, czyli do obecnego marszałka, premiera, ministra i tak dalej, i tak dalej? To znaczy, cały czas wypowiadam się w mediach, że jestem oczywiście otwarta na rozmowy, natomiast boję się, że przy tej skali nienawiści, która istnieje w społeczeństwie, aby mój apel do obecnej władzy nie było odebrany jako takie poddanie się, płacz, czy nie wiem, bo ja na ogół, jeszcze raz powtarzam, jestem wychowana na Pradze, jestem dziewczyną z warszawskiej Czyli Pragi. Czyli pani nie płacze? Nie, czasem płaczę, ale na przykład ze wzruszenia, jak obserwuję, no nie wiem, na przykład taniec mojej wnuczki. Mhm. Natomiast... Ile ma lat wnuczka? No w tej chwili 10. Mhm. Tańczy w balecie? Nie tylko w balecie. To jest skomplikowane, bardzo powiązane, taki, bo to jest i występy teatralne. Ja się tak zastanawiam, czy czasem nie warto byłoby zapytać pani wnuczki, żeby politycy zapytali, jak ten polityczny balet ustawić. Myślę, że tak. Myślę, że może my dorośli, my starzy, powinniśmy się pochylić i zapytać młodych, ale takich naprawdę bardzo, bardzo młodych. Oni mają czasami bardzo dobre rozwiązania. To jeszcze pochylmy się na koniec nad ustawą o KRS, o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pan minister Bodnar proponuje nową ustawę. Według tej propozycji to sami sędziowie przy wsparciu PKW będą wybierać sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jest tam pewne zastrzeżenie dotyczące sędziów powołanych po 2017. Jak pani się to podoba? To znaczy, samo to rozwiązanie, żeby sędziowie w wyborach powszechnych wybierali sędziów, jest pomysłem, który ja również lansowałam właśnie tam te półtora roku temu i wypowiadałam się na ten temat w mediach. Sędziowie, a nie politycy? Tak, sędziowie, to znaczy mogłyby to być wybory dwustopniowe, bo problem nie polega na tym, moim zdaniem, że to parlament wybiera członków Krajowej Rady Sądownictwa, tylko że tych kandydatów, którzy są przedstawiani do parlamentu, wybiera zbyt mała grupa sędziów. Więc wyobrażam sobie dwustopniowe wybory. Pierwsze, wybory powszechne na kandydatów, a drugie, żeby parlament, który ma legitymację demokratyczną, z tych przedstawionych przez wszystkich sędziów wybrał członków Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast oczywiście, no, pan sędzia Bodnar, no, pan, przepraszam, pan minister Bodnar, no, powinien zawrócić z tej drogi, którą idzie, czyli łamaniem artykułu 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Ale Polskiej. Ale co konkretnie łamie? Jakżeż ten można artykuł? I no jak co łamie? To jest propozycja pozbawienia praw publicznych grupy sędziów. Ja mówię już o tym rozwiązaniu, że ci sędziowie nie będą wybierać, nie będą mieć czynnego ani biernego prawa wyborczego. Czyli najpierw. Czyli nowi sędziowie? Tak. Najpierw neosędziowie.
tak zwani neosędziowie, bardzo dobrzy sędziowie, bardzo pracowici sędziowie. Czyli najpierw pan minister Bodnar proponuje, że pewna grupa sędziów nie będzie orzekać w pewnej grupie spraw. Próbuje narzucić, co w uzasadnieniach mają sędziowie pisać, a teraz mówi już, wy nie będziecie mieć czynnego i biernego prawa wyborczego. To nie jest dobra droga, naprawdę. Ja z panem ministrem Bodnarem, byłym rzecznikiem praw obywatelskich, chętnie się spotkam i porozmawiam. Ja naprawdę nie żywię do nikogo nienawiści. Nawet do pani, która pokrzykuje do mnie gdzieś tam w supermarkecie, pani Manowska, to czy tamto. Zresztą robią to i posłowie niektórzy, więc... Tak, jest pani tak atakowana czasami w supermarketach? Tak, czasami bardzo miło jestem traktowana, czasami jestem atakowana, ale przykład idzie z góry. Nasi posłowie tak się zachowują. Czy mamy w Polsce terror praworządności? Może jeszcze nie teor, ale blisko neopraworządności jesteśmy. Bo premier Tusk wczoraj, odpowiadając na te oskarżenia pana prezydenta, powiedział, że tak, chciałby stosować taki terror praworządności, że nie ma w tym nic złego. No, tu się nie dziwię temu sformułowaniu, bo to właśnie pan premier powiedział, że będzie stosował prawo tak, jak my je rozumiemy i że niepotrzebne mu są żadne wyroki ani decyzje organów uprawnionych, bo po prostu przyjdzie i wyprowadzi te panie i panów, którzy tam siedzą na stołkach nielegalnie. Sądzi pani, że taki wariant będzie zastosowany wobec pani? Jeszcze miesiąc temu do głowy by mi to nie przyszło, ale teraz nie wykluczam. Bardzo dziękuję. Pani profesor Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Dziękuję również. Dzięki wzajemnie dla wszystkich słuchaczy. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.